dobry. Wspólnie piszemy rozprawkę w oparciu o interpretację wiersza. Mamy już wprowadzenie i tezę. Wrzuciłam też filmik z argumentacją, ale wycofałam. Uznałam bowiem, że poprawki są niezbędne. Dotyczy to pieśni 9 z ksiąg pierwszych Jana Kochanowskiego, która zaczyna się od słów: chcemy sobie być radzi, czyli chcemy być sobie życzliwi. Argument pierwszy. Utwór rozpoczyna się od obrazu renesansowej biesiady. Początek stanowi zaproszenie do wspólnej zabawy przy alkoholu oraz muzyce do tańca. Jest to zwrot do adresata, co wskazuje na lirykę apelu. Podmiot liryczny to poeta doctus, uczony humanista, mentor, który przekazuje czytelnikowi rady dotyczące życia, oparte na wiedzy zdobytej dzięki wykształceniu oraz doświadczeniu. W pewnym momencie wypowiada się w pierwszej osobie liczby pojedynczej, mówiąc wprost o własnej postawie życiowej, co sprawia, że utwór robi wrażenie połączenia dwóch typów liryki: zwrotu do adresata i bezpośredniej. Argument drugi. Kolejna strofa porusza problem tajemniczości i zmienności ludzkiego losu, który zaskakuje człowieka. Podmiot liryczny zadaje pytanie retoryczne, zmuszające do refleksji na temat ludzkich możliwości poznania jutra. Kto tak mądry, że zgadnie, co nań jutro przypadnie? To był cytat. Pojawia się też interesująca wizja Boga, który stroi sobie żarty z człowieka będącego marionetką w jego rękach. Skoro nikt nie wie, co go czeka, warto żyć chwilą, nie myśląc o przyszłości. W pierwszej i drugiej strofie podmiot liryczny wykłada założenia filozofii epikureizmu, która namawiała do korzystania z przyjemności, jakie serwuje życie. Żyj chwilą, carpe diem. To założenie epikurejczyków. Tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w następnych filmikach.